10 kwietnia rozpoczęliśmy kolejny sezon, zaznaczam, bezpłatnej wypożyczalni rowerów w arenie Legionowo. Do dyspozycji mieszkańców Legionowa, ale nie tylko, mamy blisko 100 rowerów, które przez zimę przeszły konserwację, gruntowny remont, drobne naprawy. Tak więc wszystkie rowery są w pełni sprawne i czekają na wykorzystanie. Zaznaczam, że wypożyczalnia jest czynna 7 dni w tygodniu. Sukcesywnie będziemy wydłużać czas jej otwarcia, tak żeby docelowo można było od poniedziałku do niedzieli móc skorzystać z rowerów w godzinach 10-20. Żeby wypożyczyć rower, wystarczy minimum formalności, wystarczy jeden dokument mieć przy sobie oraz minuta na wypełnienie umowy i można korzystać z rowerów. Zasada jest taka, że rower wypożyczamy na jeden dzień, nie dokonujemy rezerwacji, ale jesteśmy przygotowani na tyle rowerów, że myślę, że spokojnie każdy znajdzie dla siebie coś dogodnego. Jest szeroka gama rowerów od dziecięcych, młodzieżowych, od rowerów górskich, od rowerów miejskich. Są rowery z fotelikami dla najmłodszych. Mamy kilka rowerów z takimi przyczepkami dla zupełnie malutkich dzieci, które cieszą się corocznie bardzo, bardzo dużą popularnością. Są rowerki z koszykami z przodu, koszykami z tyłu. Tak więc myślę, że na potrzebę każdego, kto będzie chciał wypożyczyć, każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Od 1 kwietnia ruszył system rowerów miejskich Acrobike. Ponownie do wypożyczenia są jednoślady, które można wypożyczyć z 7 różnych punktów na terenie Legionowa. W tym roku do dyspozycji Legionowie mają 61 rowerów, które po skorzystaniu z całej usługi, dojechaniu do wskazanego miejsca, można pozostawić w tym miejscu, do którego chciało się dojechać. Oczywiście jak zwykle prosimy mieszkańców o to, żeby stosowali się do przepisów i aby te rowery znajdowały się w takich miejscach, które nie przeszkadzają innym, ani nie przeszkadzają innym uczestnikom ruchu drogowego. Natomiast tak jak w poprzednich latach obowiązuje zniżka dla posiadaczy karty Legionowianina, w związku z tym bardziej będąc jak gdyby Legionowianinem, opłacając w naszym mieście podatki, zachęcamy do tego również poprzez tą formę, to znaczy tańsze jednoślady, które zapewniają zdrową komunikację na terenie całego miasta.